Elo kocury, dzisiaj fajna pogoda, fajny dzień, ale jeszcze fajniejsza jest nasza akcja z BMW E92335XI, którą możecie zgarnąć. Dlatego jeśli chcecie, to wbijajcie w link w opisie, zgarniajcie losy. Takie info po prostu na początek, bo jednak fajny temat. Już ktoś zgarnął 10 pakietów gadżetów, jeden iPhone, dwa zostały. Losowania są co niedzielę o 20, także wbijajcie na nasz kanał w niedzielę. Po niedzielnym filmie, wieczorkiem, relaksik przy live'ie, a finałowe losowanie o BMW jest 12 września i to jest poniedziałek i do tego czasu im wcześniej kupicie los, tym lepiej, no bo macie większe szanse na przykład na zgarnięcie pakietów, iPhone'a i tak dalej. Los, który wygra pakiet czy iPhone'a, gra dalej o BMW. Także pamiętajcie, że skoro losowanie jest co niedzielę o 20, no to dzisiaj elegancko wbijajcie wieczorkiem, usiądźcie, zróbcie sobie zimnego napoja i ogarniajcie losowanko, bo no bo co, bo ktoś zgarnie dzisiaj 10 pakiecików i jajofona. No tędy jedziemy, czy tędy? Zachowujesz się, jakby Krzysztof nie chciał cię wpuścić. Jestem tutaj zameldowany na stałe. Widziałem, że Major rozbił szybę w Opelku Bożym. Co ty gadasz? Bo go Konon nie chciał wpuścić. Jako atrakcja turystyczna robił, bo wiadomo było, że siedział cały dzień i wszyscy podjeżdżali. Ja widzę. Dobra, słuchajcie, temat dzisiaj jest niebagatelny. Po ucięciu całej karoserii w Seiaku, po zrobieniu wzmocnienia tej karoserii jakimiś tam rurkami, po owinięciu tej karoserii taśmą, nadszedł w końcu czas. Żeby to nie był Seiak przede wszystkim. I nie jest Seiak, ale chodzi mi o główną jakby tematykę zmieniania karoserii auta. Nadszedł ten czas, robimy karoserię z drewna. Podlasie Coast Custom. Słyszę ten aplauz w głowie. Dobra, chodź ta. Zobaczymy, jak pali kompocik po rocznym postoju. Chodź, kucu, będziesz denerwował ludzi. Oni piszą, że wkurzasz ich, to chodź. Chłopie, patrz na to. Kluczyk. Pinki. Kto ma jakieś pytania? Na pewno nie BMW. Ogień! Ale głośny samochodzie. Ale pagnał! Aj ten kuzyk. On się odpalił już, co? No? Odpalił się. Wcześniej taki niepozorny, a teraz kurde, widzisz, śmiało tutaj naciska. Guzik od gazu. Kucu, jak będziesz montował, zaznacz, że to auto jest na gwincie. Żeby nie było, że to jest jakaś paniocha, nie? Że to jest jakiś badziew. Kurka, nie bój się, będzie dobrze. Serwis stacjonen. Chyba kurzy się dla jego. Ej, ale to będzie mocny ten, będzie ładnie wyglądać. No mi się też tak wydaje. Wygoda, luksus, przestrzeń, która otacza. Kamerą co ty robisz? Kręcę śrubką schwał. Zająłbym się nią. Hej ho, chcę zobaczyć blisko nią. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że będziemy ciąć indywiduala? Teraz tam dopiero będzie indywidual, człowieku. Dubska, Bayernische, Motoren, Werk, Loverów, pękną. Zobaczcie, taka tutaj była profesjonalna naprawa, o! Giętki, taki silikon trochę. I pomyślę, że większość BMW tak ma. Tylko ludzie tego nie widzą. Ich oczy nie widzieli. Ich uszy nie słyszeli. Wiesz co mówi blacharz do blacharza, kiedy kładziesz pachle? Albo grubo, albo wcale. Oj! Ojej! Uj, przepraszam. Żeś mnie udrapał tym, jakieś gangreny dostałem. Choroba, bajernisze motorem werkowego pazura. Czy zaraz zacznę kompoty kupować, czy coś? Tak, u Kameruna się zaczęło. Gdzieś na odcinku, któryś z was go szarpnął, porozmawiałem tym. I teraz biedny kompoty skupuje. Kupię kompot. Wiesz, jaki jest ten? Jak ja się żegnę, na przykład z ludźmi? W kompakcie. Patrzcie na to, jak to wygląda. Widać, że to jest lekkie, lekka konstrukcja. Ale wciąż BMW. Tak. No i czego? A to jest najlepsze BMW. E36. W kompakcie. Najlepsze? On jest zarażony. Powiedz coś. Nie słuchajcie go. Chocham kompoty. Żegna się z nim. Indywidual. Żegna. Taki ładny był. Rozmawia z nim. Chłop ma na bani już coś tak. Chłopie, ale lata bokiem ty! I te doznania dźwiękowe! I kurzowe! I kurzowe. A, bez kidu, ucięła się kurzy trochę. A nie trzeba szpery. Ride or die, remember! Ride or die, remember! Ej, ale patrzcie, jak kura jest dużo lżejsza, to zobaczcie, że w ogóle
Inaczej zawieszenie pracuje. Ej, coś się kopci. Chyba krucie znowu wypieprzyło. Ej, a może to coś na wydech i trawa się jara. Teraz susza. Ty, k***wa. Kurna, ale ty podaje dobrze. O k***wa. Co? Tli się. No. Ale co? Autentycznie zajarała się chyba, nie wiem, albo tam o czegoś, to zobacz, patrz. O, widzisz? Coś tam jest. A, kurde, gorące. Mm. Jak ty strażak sam? Sam podpalił, to i sam gazi. Ziomol wbił. Na jakieś chłodniejsze letnie dni, takie podeszczowe, fura jest zawalista, nie? Ale jak tak się kurzy jak teraz, to sakra ty. No. I wiecie, że to jest lipa. Zepsuliśmy auto. Musimy stworzyć nową karterię. Chcecie się przejechać w ogóle? Wcześniej tak nie chciałem. Dobrze podaje, nie? Ej, ale jakby co, przez wagę, nie wiem, no ale jakby. Ja myślę, że waga była tutaj właśnie kluczowa, ziomek. I od razu bokiem podaje. Robi jak chce. Kurzy się niemiłosiernie, ale przynajmniej jest sztync, jeśli chodzi o zdolności jazdy tego auta, nie? No. Patrz, normalnie idzie obrócić, nie? Zagotujesz tą padakę! Lecimy to zakrywać, bo to tak się kurzy, że ja nie wiem, dawaj! Piękne autko to jest, ale zobaczcie, ile wagi w ogóle zdjęliśmy z niego, zobaczcie. To wszystko wpłynęło na to, jak to auto teraz jeździ. Niby zdaję sprawę z tego, że zdejmiesz wagi, to będzie lepiej, ale to pomyśl sobie, jak to na przykład tak jeździ, a jak rurek będzie jeździć, nie? No. Będzie dwa razy więcej mocy i jeszcze przynajmniej jest 200 albo 300 kilo mniej, nie? Masakra, masakra, on tak będzie wymiatał, chłopie. Ale będzie dach, chłopie, bardzo. Dawno nie inwestowaliśmy w taki projekt, w takiej kasy. Ja pierdziele, ale dach. Oj, czego? Siema, Easy Tower. Ty, ale ty wyglądasz w ogóle jak żul jakiś w tych ciuchach i tak dalej. Dzisiaj pogoda tak daje w kość, ludzie, że trzeba chyba otworzyć chwilkę, bo kurna już nie ścierpię. Tak? Przebierz się. Widzę, że się przebrałeś. I ty też. Tak jest. I ja też. A ja właśnie nie, ja wyprałem. Perwolu. To samo co wczoraj, tylko już wyprawa. Czy właśnie teraz chcesz się pochwalić po polaku suszarku? Tak. Szybko umyć? Przekręć lód. Dawaj, dawaj, dawaj. O, ciśnienie jakie, ty. I zobacz, człowieku, jaka chillerka. Masz full zestaw. Nie musisz latać ze szczotką, myć tych okien i tak dalej, tylko sobie możesz cyk, spryskiwacze. I to jest, człowieku, altanka naszych czasów. I zobacz, że utrzymanie takiej altanki może być tańsze niż utrzymanie zwykłej. Zwykłą musisz malować i tak dalej, a tutaj, chłopie, co musisz mieć? Ubezpieczenie OC tylko obowiązkowe. I tyle. No a w tym ubezpieczeniu obowiązkowym oczywiście pomaga nam Mubi, z którym współpracujemy i pomaga nam realizować projekty takie jak ten, no bo Ozba jednak nie jest tania, no a Mubi skutecznie nam w tym pomaga. Dodatkowo z naszym linkiem, czyli mubi.pl/motokoty, jeśli zakupicie ubezpieczenie, to macie 150 zł cashbacku, który do Was wraca. Możecie sobie go wydać elegancko, realny pieniążek. No i to jest spoko, bo czasami naprawdę trafiają się takie ubezpieczenia, gdzie za takie coś zapłacisz 100, 150, 200 zł, więc no stary. No, na rok. Wybejcować całą altankę drewnianą to jest więcej kasy. Także wbijcie, sprawdźcie, czy nie przepłacacie za swoje ubezpieczenie, a my przechodzimy dalej do robienia tej furki, bo zapowiada się dobrze. Here. No, tylko tu jest problem. It's not problem, it's ewentualna niedogodność. Skończę na angielski. I learn. Ja learn, you debil. Nie wiem, na oko? W sumie głupie pytanie. Podoba mi się stolarstwo hybrydowe, gdzie używasz wkrętów do metalu i do drewna na zmianę. Patrz, chłopie. Pierwsza deska jest przykręcana. To jest, człowieku, początek czegoś wielkiego. Ej, szybko wygląda, że ten tył taki, wiesz... Roznazuje się. Rozmazuje się, człowieku, prędkość, szybkości. Pokazać wam incepcję? Leję kompot w kompocie. Lala, ty pa. Kurde. Ja pierdzielę. Ale zobacz, że ucięły się tylko te drzwi troszeczkę. Już, człowieku, fura wygląda totalnie inaczej, jak fura.
twarz. Okej? Okay? Mi się podoba, co? W porządku, wygląda jak jakiś taki, nie wiem, czołg trochę. Dobra, słuchaj, ja ci powiem tak, że to już daje pewien zalążek, jak to może wyglądać, więc zobaczcie w sumie, jak wygląda efekt finalny. W ogóle zobacz, jakie to jest konstrukcja. Tu nie ma tak, że poskładali z kanciaków i tak dalej. Zobacz, tu jest doszlifowane wszystko. Znaczy? Jest. Malowanie? Jest, chłopie. Patrz, zameczek. Patrz, jak się otwiera gładko. Maska. Zobacz, jak jest docięta. Zobacz, widzisz to? Nie ma tutaj żadnej lipy. I w ogóle przy okazji usportowiliśmy to auto, bo błotniki się otwierają razem z maską. Jak w Viperze. Tylko kiedyś mieliśmy Sienę, która tak się otwierała. Padaka. Zobacz, jak tutaj to gładko działa wszystko. Podnosisz, opuszczasz. Patrz na to, patrz na to. Zero luzu, patrz. Zero luzów. Zero. Zero. Patrz, tutaj też nie ma żadnej lipy, bo patrz, tu jest tak i tu jest wyprofilowane. Mogliśmy zrobić taniochę, prostą deskę położyć. Nie, to nie w naszym stylu. Patrz, też masz zameczek, żebyś nie wypadł. Wiesz, o co chodzi. Bagażniczek, patrz. Ale teraz już nie otwiera się z szybą, tylko samo to, nie? Ale szczerze, po co więcej? To jest idealna altanka, bo właśnie, to też jest altanka, jakby to nie chodzi o to, że to jest auto. To jest mobilna altana. I zobacz, wsadzisz tutaj wodę, inne napoje. A co to tutaj jest napisane, powiem co? 316 XD, bo to jest 316, ale już nie I, tylko XD. Dlaczego? XD, że wiesz, beka, a nie, że X diesel. I D, bo drzewo. A. Wiesz, o co chodzi. Podwójne znaczenie. Właśnie nie do końca podwójne, bym powiedział takie 1,5 znaczenia. Bo wiesz, o co chodzi. No. Że jakby XD, że beka, to jest jedno znaczenie, a X jakby nic nie znaczy, a D znaczy drewno, czyli takie pół. Wiesz, o co chodzi. No. Nie podwójne, czyli... Nie, X znaczy ekstra. Ekstra drewno. Ekstra drewno. Myliłem się. Podwójne znaczenie. No. Generalnie nie ma się do czego przyczepić. Czy opowiedz o moim nowatorskim pomyśle, tak, spryskiwacza? Opowiedz ty o nim. Wziął ja do ręki taśmę i zrobił. Wyrwałeś maskę, no to wyrwałeś dysze. Zresztą te dysze nie działały chyba wcześniej w ogóle. No właśnie, no nie podawało. No jak gdzieś tam próbowaliśmy, to nie podawało, więc dziwne. Serio? Nie podawało? No, mi się wydaje, że podawało. Nie, dysze były zatkane chyba. No to naprawiło. W takim razie. No to tak się naprawiło, że wziął ja taśmę i przykleił. Bezpośredni trysk płynu ze spryskiwacza. Panicie to? Niech mi ktoś powie, że ta fura jest niefunkcjonalna. Ośmieliłbym się, że to działa lepiej jak normalny spryskiwacz. No w sumie tak. No jeśli w altance na przykład, niektórzy robią takie altanki bogatsze z oknami, to jakiej to musi być klasy altanka? Skoro tamte są bogatsze z oknami, to jakiej to musi być klasy, skoro tu jeszcze okna nie dość, że są, to jeszcze same się myją. No. Ja pierdzie, aż ciary mi przeszły. Po prostu... Chciałbym powiedzieć, że bieda piszczy z zazdrości, ale oni nic nie te. Człowieku, to jest przepych. No mówisz, brak słów. W dobrze wyposażonych samochodach masz drewno w środku. I ile tam tego drewna jest? Z kitu. Jakiś, patrz, taki mały paseczek. Mały pasek. No, co to ma być ty? Jakaś padaka, chłopie, tu masz całe auto z drewna, to po pierwsze. A po drugie, to jest jakościowe drewno, nie jakieś taniowe. Ile taki paseczek kosztuje? 50 zł? Wyciąć? Sobie pójdę, brzozę jakoś zetnę, wytnę taki gówniany paseczek i co? 50 zł. A tu, chłopie, masz ozbę trwałą. Trwała ozba. Brzmi jak jakaś choroba. Trwała ozba. Czy my pognali? Ej, a czujecie ten kontakt z naturą? Papier, kamień, nożyce, kto pierwszy rajdowiec? W sensie, okay. Jak ktoś przegra, to nie jedzie. Bo ja uważam, że to jest na tyle piękne auto, że to nagroda. Okej. Okay. Ale robi na dwa kółka, co? Ja pierdzielę, jak to ale... wygląda, no. Słuchajcie, jak się zagrzewa do walki, co? A my możemy w tym czasie podziwiać... Piękne słoneczniki. Piękne słoneczniki. I ciebie. Oczekaj! Słyszę altankę! Ba, 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 ba. Altanka! Altanka jedzie, ty! Ale pachnął! Ale pachnął, ty! A żeb jeho zakurzyłcja! Czemu jest w ogóle tak sucho? Bo
3 tygodnie nie padał deszcz, a w tym momencie mamy jakieś 32 stopnie. God damn it. Fajkle. O, kubany. Ja pierdziele, ty, ale jak wygląda! Szydło! Jak rekin stary! Jak rekin stary! Kto to śmieci butelkami plastikowymi? Kto to śmieci? Nie wolno. Zabieramy to. O, to nie nasze. To żeby nie było. To nie nasze, ale ogólnie nie jesteśmy zaśmieceniem i uważamy, że nie wolno. Ale operuje tym gazem. Pa. Widziałeś to? Ale operuje gazem, co? No. On czuje to. Czuje tego kompocika. Widać, że to jest doświadczony driver. No ja na symulatorze mam problem ogólnie z operowaniem gazem na przykład. A w realu? W realu jest lepiej, bo czujesz tyłkiem. Ale idzie ty. O kurna, ty! Ja pierdzielę. Ale jazda, co? Powiem ci tak, z zewnątrz wyglądało bardzo efektownie. No. I wręcz efektywnie, bo bardzo ładnie leciałeś, nie rozjechałeś. To dziękuję. Czuć, że ciepło dla jej. No, na pewno. O kurde! Tutaj wietrzyk przyjemny jest. Widzisz mnie? Chyba widzisz mnie? Maska się otworzyła dla jego chyba. O, tam się odpiło! Leciało, ty! Ja się bałem, że on dachował czy coś, wiesz, bo tak tylko zobaczyłem, jak coś odlatuje, nie? Ty! Brakuje czegoś. Czego? A co się stało? O kurde, maska się zgubiła, nie może. A co to się stało? Ja, nie? Najpierw zobaczyłem, jak coś leci, no. A później, mimo tego, że ten samochód jest taki głośny, to usłyszałem ciebie stąd. Abym się zimnego piwa napił. W altance. No właśnie, to jest to. A tutaj już nie musisz, wystarczy, że masz piwko. Nie musisz jechać do altanki. Jesteś w altance. Życie. Życie! Życie! Ale jaki klimancik, patrz. Jaki ty siwy, ja pewnie też. Hej, to ja Cameron. Posiwiałem trochę. A myślisz, jaka to będzie ryba? To będzie łosoś, może flądra albo szczupak? Wygląda jak szczupak. Ja myślę, że płotka. Mówisz? Widzisz mnie? O, widzę cię. O, wyszedł chłop z mgły. Ty, tu jest jeszcze gorszy piach jak na polu. O, tak, o Jezu. Fu. Fu. Ale padaka, ty! Słuchaj, myślę, że to jest idealny moment, by zakończyć to, zanim zginiemy i się udusimy. No. Także słuchajcie, kocury. Jeśli wam się podobał taki odcinek, to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, żeby śledzić nas. No i oczywiście wbijajcie w linki w opisie do loterii mtk.pl. Zgarniajcie losy i zgarniajcie BMW, bo jest o co zawalczyć. No i oczywiście wbijajcie do Mubi, tanie ubezpieczenie, no i tyle. Możecie dać jakiś pomysł na następny odcinek. Też będzie fajnie. Podawno w sumie nie pisaliście. Dokładnie. I pomodlić się o deszcz na Podlasiu na przykład. Dokładnie, żebyśmy się nie udusili. Trzymajcie się mordy. Elo.